body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem. Witam was, moi kochani, w kolejnym odcinku z Hearts of Iron. Jak wiecie, dzisiaj, w środę streamowałem przez dłuższy czas tą grę. Odpaliłem sobie Kaisera Isha i było naprawdę świetnie. I tak naprawdę, moi drodzy, wkręciłem się mega i tak naprawdę skończyłem streama i potem myślałem, co tutaj zrobić. Co zrobić, żeby wygrać to wszystko, bo już planowałem pole bitewne i w ogóle i tutaj ta Serbia i Rumunia. Generalnie jestem w wielkiej pupie, bo Węgry po prostu na każdym froncie przegrywają. Ja mam wielki problem, bo ja nie zdążyłem się przygotować do walki z nimi, a niektórzy bo oni tak się powiększyli za bardzo. Więc tak naprawdę nie do końca przygotowany, jeżeli chodzi o prany. Bez wystarczającej ilości dywizji, ale muszę. Znaczy, mi się wydaje, że nie mam wyjścia, bo po prostu moje jednostki się na chwilę obecną na wojnę nie nadają jeszcze. Są nieprzetrenowane i tak dalej, ale nie mam wyjścia. Tak mi się wydaje, nie mam wyjścia, więc użyję znowu Instant War'a. I po prostu muszę jakoś w takim planie ich tutaj zmiażdżyć. Nie wiem tylko, czy Rumunia przyłączy się do wojny, ale podejrzewam, że zrobi to od razu. Więc sprawdźmy to. Więc jeśli to nie podejdzie, potem będę jakoś tą linię frontu wydłużał. Oni są nieprzygotowani jeszcze, tak? Więc mogę spokojnie wypowiedzieć tą wojnę. I od razu atakujemy. Co z tego wyjdzie? Dam czas na 3. Wiecie, bo nie wiem, Rumunia jeszcze nie przyłączyła się do wojny, tak? Ja tutaj na razie mam wszędzie zielono. Więc jest to spoko. Ja chcę ich tutaj pusznąć, tak? Po prostu. I tutaj. Dokładnie tak. Jak tutaj. Na razie królestwo wzywa Albania. Albania to akurat jest pikuś. Pytanie, czy wezwą Rumunię do walki. Tutaj wchodzę. Pięknie. Póki co wszędzie jest spoko. Tutaj jeszcze się nic nie dzieje. A ja musiałem zaatakować, bo Węgry są coraz mniejsze. Chwilą byli tacy. A ci ich po prostu puszują na całej linii frontu. Tyłu mnie nie interesuje na razie w ogóle. Interesuje mnie to, żeby to tutaj się połączyć na froncie, a potem będziemy myśleli o innych rzeczach. O! O to chodziło. Tych trzeba spuszować i zaraz powiększymy tą linię frontu. Będzie lepiej. Dobrze, że Rumunii nie przyłączyli się do walki. Z pozytywów. Tutaj widzę, gdzie możemy, to puszujemy. Pięknie. Dobra, teraz chwilowa pauza. I tobie damy front. Poczekajcie, usuńmy ten front. Ty masz ile? 6 jednostek, więc naprawdę 5 pól możesz objąć. Powiedzmy raz. Boże, zapomniałem, co się robi. Raz, dwa, trzy, nawet 4 pola. Z planem takim. Jeszcze dotujmy tą linię. To skrócimy. To trzeba wydłużyć. Natomiast tobie, przyjacielu, edytujemy linię. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Zobaczmy. Może na razie to nie atakujcie. Zróbcie tutaj reorganizację. Przejdźcie na pozycję. Widzę, że wy nie przyłączyliście się do wojny, więc te lepsze dywizje przełączamy tutaj, pyk. Tak, wiecie, na szybkości, spokojnie. Chwila pauzy. I jedziemy dalej. Mamy modernizację. To jest piękna wiadomość. 40 rok to za wcześnie. Wydobycie nie. Tutaj, co możemy wam jeszcze pomóc, moi kochani ludzie? Czołgi, czy już robić czołgi?
Pojazdy samochodowe się przydadzą. Produkowany jest przestarzały sprzęt. Oczywiście, poprawmy to. Broni mam nawet trochę za dużo, bo mamy modernizację. Zobaczmy to tak na razie. Natomiast to dajmy na pierwszy. No i spokojnie, niech te moje jednostki się przemieniają. Jak tam szkolenie? Wyszkolone jednostki na front, od razu, od razu, od razu. Nie ma czasu. Nie ma czasu na głupoty, słuchajcie. To jest naprawdę ciężka, ciężka rozgrywka. Idziesz czy nie idziesz? Tam ta dywizja idzie, idzie. Wiecie, muszę węgłów, bo ja chcę węgłów oczywiście zjeść, ja ich zjem, ja ich pokonam. Ja jestem o tym święcie przekonany, że tak będzie, ale... Potrzebuję trochę jeszcze czasu. Ile tu jest prowincji? Raz, dwa, no po jakoś sobie powinniście poradzić. Muszę tych węgłów starać się na razie odizolować. Żeby móc na spokojnie ten cały teren dla siebie zagarnąć. Ruszamy się! Jak tu idzie atak? Przyzwoicie. Wszędzie na czerwono. No mam jeszcze mało wojsk, to jest niestety minus. I mam też czołgów, ale to dlatego, że mnie na nie stać po prostu. Trzymać odległość! Nie przez rzekę, nie atakuj. Obserwujmy front. Atakujmy spokojnie tam, gdzie się da. Patrzcie. A wy nie wy... Macie za długi ten front. Dotąd go trzymajcie. Ok. Tam, gdzie idzie, to idzie. Bez, tak powiem, spiny. Tutaj oni nie atakują. Cieszy mnie to. Będziecie, żeby was później zjeść. Może stąd mogę spokojnie jeszcze jedną dywizję zabrać. I tak samo jak tutaj mi się dywizja stworzy. O, dwie, proszę. Jedną dokładamy, dwie. Jedną dokładamy tutaj. A drugą dokładamy tutaj od razu. Na bombie. Co tutaj się dzieje? Aha, wy tak tutaj weszliście w te porty. I teraz spróbujcie tak zrobić. Ruszamy się. To wam anuluje trochę frontów. Aha, tą skrócimy dotąd. Dotąd, a ten front, to macie już tyle dywizji, że wam mogę go spokojnie wydłużyć. Zobaczmy, co to będzie, bo wiecie, odetniemy ich od portów, to jest zawsze przyzwoita opcja, którą się szanuje. Tutaj, jak to wygląda? Oni mnie atakują. Dobra, słuchajcie, wstrzymamy plan. Niech oni się przeorganizują. Tutaj wiadomo, przy Węgrach nam jest granica niepotrzebna. Ale no, jednostki nowe trzeba ciągle robić. Nie mamy na razie sprzętu, więc damy po jednej. I musimy tak ruszać z badaniami. O, cel narodowy niewybrany. Gratulacje dla mnie. Ja chciałem dodatkowy slot badawczy, bo tego nie zrobiłem. Bierzemy tak, pyk. Jedziemy dalej. Kryjemy się! Nie atakuj. Spokojnie. Jakieś rozkazy? Za mną! Marsz! Kto tu? Ty możesz tutaj podejść. No ja też o tym miał być atak. To nie zaszkodzi. To są bunkry. Trochę przejdziemy.
Co się dzieje? Oni nas atakują. Spokojnie, to trzeba zrobić, wiecie. Bijemy się! Oni atakują mają jedną dywizję, ale którą? Ruchy, ruchy, ruchy! Coś nie tak, słuchajcie, tutaj zrobiłem. Wygląda front. Oni mnie atakują, wyniszczają się. Ale udało nam się, patrzeć trochę tych Węgrów. Tak pan oni z Węgrami właściwie nie walczą. I to jest dobre. Czemu tutaj nie ma żadnej dywizji? To mnie zastanawia. Proszę tutaj przejść. Aha, no dobra. Jest na czerwono, to nie atakujcie. Jakieś rozkazy? Teraz, słuchajcie, trzeba tak naprawdę obejrzeć front. Ja nie mam z nimi wojny, nie mogę ich zaatakować, prawda? Czy mam z nimi wojnę? Nie, nie mam. Aha, mam z nimi wojnę. Ciekawe, bo nie walczą. No dobra. Zobaczmy, co tu możemy zrobić na tym froncie. To są bunkry. Więc zatkajmy jakąś prowincję, którą by można z dwóch zaatakować. Gotów do wymaszerowania. To są cztery dywizje. Ale spróbujmy. Co z tego wyjdzie? Gotów, dowódco. Jak to wygląda? No niby wygląda, ale mój atak jest mizerny. Będę na przykład stąd jedną dywizję. Bo to jest zmieniło niewiele. Baczność! Sprawdźmy to. Tak na wykończenie jedną dywizją, żeby nie było wsparcia. Przebijamy ich, zobaczcie. To jest dobre. A co my chcieli wejść, no? Trzeba tak zaatakować, tak żeby mi na tą prowincję nie weszli. Dziady jedne. Bo te dywizje są wykończone, to są te, z którymi walczyłem. Trzeba by je tutaj, wiecie, o, już podejść, oczywiście. Dajmy sobie radę jakoś. Gotów do wymaszerowania. Uda się, czy się nie uda? Podejdźmy tutaj. No, jak jest takie coś, to atakujemy. Dobra. Jakoś to idzie. Tutaj na froncie z Rumunią jest spoko. Szkolenie jednostek, proszę. Dwie dywizje. Od razu do walki. Do tej armii. Jak to idzie? No dobrze idzie. Udało nam się tych Węgrów trochę zluzować. Mamy zielone płomyczki. Tutaj się bronią, ale to jest fort, więc idzie im bardzo dobrze. Nie ma obawy. Nie ma strachu. To zróbmy to jeszcze.
Dokładnie, przeszliśmy dalej. Trzeba by się teraz dalej przesuwać. Tutaj jest obrona, oni się zaraz wypłukają z organizacji. Dlatego my robimy... Wchodzimy w nich, stawiając jedną dywizję. I to idzie pięknie. Patrzcie, i tą dywizją dojdziemy tutaj jeszcze. Tutaj wracamy do ataku. Nie ma, że boli. Jest Ursus, będziemy mieli nowe kompanie. Wspaniale. Wiecie co, możemy iść z wydobycia też troszkę. I się wypukują z organizacji. Zróbmy tak kontrolnie atak, żeby nie było im tak pięknie. Jak to wygląda? Tam idzie więcej jednostek, to jest w spoko. Ale wychodzimy dalej. Muszę mieć dodatkowy zespół badawczy, słuchajcie. Nie wiem, co to jest, ale idę dalej. Dobrze to wygląda, zobaczcie. Może nie idealnie, ale dobrze. Nasza obrona jest taka, wiecie, mimo wszystko solidna. Nie wypłukuj się, wróć tutaj na pozycję. A ciebie tutaj dodamy. Żeby tą... To ich ciągle, muszę ich ciągle atakować. Oni muszą czuć ciągle presję, słuchajcie, ode mnie. Może tutaj jedno niech zostanie. No jedna musi tu wrócić, hello. Spróbujmy tutaj. Nie, tutaj się nie uda, ale tutaj... Tutaj już się uda, słuchajcie. Jak te dywizje wrócą, ty musisz zaatakować, żeby oni nie weszli. Bardzo dobrze, udało się. Tutaj jest atak. Ty spróbuj tutaj. Mhm. Tutaj obrona jest, są dobrze okopani, ale zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj nie wiem, gdzie atakować. Pogubiłem się już teraz. 3-3. Tutaj spróbujcie, jak to wygląda. Nie. A tutaj? Raczej do przodu, jak już. Dobra, oni jakoś dochodzą, przechodzą. Jest ok. Patrzcie to, jak to ciężko zbić. Trzymać odległość. Tutaj idzie lepiej. A to jest obrona, jedna się wycofuje. Nie jest ale tak różowo tutaj. Na szczęście się już węgi nie zmieszają. Nie jest to mój jakiś większy, wielki sojusznik. Myślałem o jakimś kociołku, ale nie wiem, gdzie go zrobić nawet. Zobaczcie, tutaj nawet nie ma jak. Tędy niech się nie przebije. Chyba tutaj, chyba te ci wyjdą. I wtedy takie coś spróbujemy. To jest rzeka, to się może nie udać. Gotów do wymaszerowania. Gotów do wymaszerowania. Uwaga! Spróbujmy tak. Ja wiem, że to jest przez rzekę, a to jest jedna dywizja. Ten atak jest niestety magnotrawstwem środków, ale jest nam niezbędny, słuchajcie, bo muszę
zatrzymać ich, żeby nie dosłali posiłków. Bójmy tak. Zaatakować. Coś z tego wyjdzie. Dodatkowa dywizja doszła. Tutaj atakuj. Nie mogą mi dostać wsparcia. Kurde. Stój tutaj. Nie odchodź daleko. Wysiemy cię jeszcze tutaj do kotła. Na pomoc. Wolne fabryki, poczekajcie. Co możemy dołożyć? Już się robią, ok. Wiecie co, najpierw niech się robią te. Najpierw niech się robią. Wiadomo dlaczego. Czego potrzebuję? Potrzebuję wszystkiego, tak naprawdę. Jeszcze nie będę się bawił w te trzy wolframy. Dobrze, jest. Rozkazy? Spróbujemy ich odciąć, ale nie wiem, czy to się uda. Kurde, jest takie ryzyko. Mamy jeszcze sporo wojska. Naprzód! Właśnie o to chodziło. Może tutaj widzimy człowiek w bunkrze. To też jest zawsze spoko. Ruszamy się! Okej, czyli ty chyba dojdziesz, tak? Więc tak naprawdę wy i wy możecie ich stąd wypchnąć, tak? Aha, już się nie udało, za późno, ale może przez rzekę w takim razie. Się uda. A długa zatrzyma tych. Zobaczmy. Muszę zrobić tak, tak. Powiadać tutaj atak dla zmyłki. I wtedy to byśmy jedną odcięli. Zawsze coś. Jak tutaj na górze. Nie atakują. Bardzo dobrze. Coś tak mało zostało, zobaczcie. Żeby zrobić kocią. Nie mogę wejść dalej, bo nie mam tam dywizji. Wiecie, zaraz dwa czasami się okrążę. I zamiast okrążać będę, zamiast ich okrążać będę sam okrążony. Czołgi by się przydały, no ale co ja poradzę. Tu powinno jakoś iść. Wsparcia nie wysuwają. Może naprawdę? Dawajcie mi tam więcej jednostek. Skąd? Nie mam skąd wziąć. Aha, no dobra, to ty nie atakuj. Może no podzieliłem ich, ale teraz... Tak jest! Baczność! Czy ja nie przesadziłem? Kontynuować natarcie! Proszę, żeby to się udało. Sejski kociołek, niech to będzie tytuł odcinka, proszę! Trzymać dystans!
Ruszać się! Atakować. Nieważne, gdzie macie ich zmiażdżyć. Co tu zrobić? Ja muszę zrobić troszkę inaczej. Pauza. Wam front wydłużę. Dotąd. A wam ten front, słuchajcie, skrócę. Nawet to jedną tą, to powinno pomóc trochę. Dawajcie, 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 szybciutko. Patrzcie, no, trochę się załamał ten atak, ale jakby jeszcze pomogli Węgrzy. Gotów do wymaszerowania! Pomóc strzałem! To się nic nie dzieje. Cieszy mnie to w sumie bardzo. Dawaj do tych. Ten atak się załamał, tak? Tak jest! Gotów do wymaszerowania! Ważny jest kociołek serbski. To jest podstawa teraz. Pomożecie? Pomożemy! O, ale te ludzie są bez organizacji. Raczej nie ma sensu, żebyście atakowali. Przeprawa. Próbujmy tak. Trochę ich odepchnąć, tak? Aż, najgorzej, że to jest skok D40 i mam takie Legensony, że szok. Okej, okay. Wrócimy front. Tym go wydłużając, tak? Okej, okay, dobra, wy już nie atakujcie. Wy już nie atakujcie. Rozejdźcie się. Wami się zajmiemy potem. Macie się tylko bronić. Proszę, nie atakuj. Ofensywa jest na północy, nie na południu. Gotów do wymaszerowania. Jeden tam, dobra. Jak to wygląda? Nie, tędy masz przejście, nie naokoło. Czemu tak... Czemu tak naokoło? Tam jest jakaś przeprawa, czy co? Nie kumam. Dobrze, tutaj coś, patrzcie, się udało, ale zaraz nas tutaj odsunęli. Wypad. Nie ma wchodzenia na nasze prowincje zdobyte. Dobrze im powiedziałem. Biegiem, biegiem, biegiem! Wiecie, no kurczę, robi się gorąco. Nabierzam cel! Co tu się dzieje? Aha, oni nas atakują. Milionem dywizji, super. Uwaga! No muszę to utrzymać. Nie mam wyjścia. Jak te dywizje? Próbujcie. Atak prewencyjny, tak zwany. Tutaj co jest? Moje dywizje są, ale nawet jednej dywizji nie mogę przebić.
Nic, szkoda mi siły politycznej, policyjnej. Niech to tak idzie. Tutaj możesz coś, nie, to możesz tylko przez tę dywizję, tak? Przez te prowincje. Tutaj jakoś sobie radzimy. I to głównie dzięki fortom. To by trzeba było jeszcze zdjąć. Ja nie chcę atakować tych Austriaków, chociaż to z nimi walczę chyba, nie? Przepniemy ich. Dobrze. Dobrze. Podejdźcie. I od razu tutaj, a tutaj zostań. Muszę ten kocioł zamknąć. Nie mam tyle agni, żeby to trzymać. Spokojnie, nie zależy mi na czasie. Ci walczą, ale mój nie walczy, zobaczcie. Może trzeba tak zaatakować też. To jest kolejny front do obstawienia. To powinno się udać. Przez rzekę nie atakuje. Pyk. 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 Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zwiążcie ich walką. Wiem, że to jest przez rzekę. Będziemy hejtować teraz. Ale trzeba. Oni chyba nie mają w ogóle okrążenia. Chyba dlatego, że tu jest ta prowincja, ale ja jej nie zdobędę, bo są cztery jednostki. Jakby tą zdobyć, to by pomogło. Ty się wycofałeś, czy co? Aha, bo nie masz organizacji. Ty nie atakuj. O, wy dziady. Gdzie na ten kocioł, żeby do zamknięcia, no. Gdzież to widzicie? Wejdą mi tu. No, dajemy za darmo prowincję, no to za jełop. Proszę, 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 proszę. Jak jesteście, to macie. I tylko oni się chwilę mają przenieść, tak? Bez żadnych szałów. Cię tutaj atakować. O, dobrze. Dobrze, jest cel nagadowy, słuchajcie. Dawajcie fabryki wojskowe. Badania. No tak, kontuzja. Trudno, musimy z tym żyć. Na 40 robić to chyba za wcześnie, ale tą deszyfrację zróbmy tak. Jak tam? To zaatakujcie, zaatakujecie i koniec. Dokładnie. Wyrównajcie fronty, trochę zdobyliśmy. Kocioł, ten muszę zniszczyć. Broń. Mam jedną dywizję. Niech jeszcze dojdzie, tylko ja ją teraz wyślę. Tutaj. Tutaj zaraz tego wojska będzie dużo, dużo więcej.
saperzy, to się zawsze przydaje. Oczywiście, że tak zwiad też robimy od razu. Na pompie pełnej. Teraz już powinni cierpić od tego, od okrążenia. Teraz są na pewno podzieleni. Patrzcie, pyk. Atakować. No teraz już tak. Więc możemy zrobić tak zwany plan Markowego, czyli atak. Bo jedną zostawmy tutaj. A niech reszta idzie. I zaraz nam te fronty się wyrównają. Przeniesiemy też część wojska na północ wtedy. W celu wiadomym. Będzie lepiej. Udało się, słuchajcie, ten kocioł zrobić. Ja jestem z siebie dumny. Tylko go zamknijmy. Zakończmy. Martwi mnie mały manpower, ale wiem, że on będzie powoli sobie do poli wracał. No zamykać kociołek, zamykać. Jak zielono, to do przodu. Ja tam wam dam kilka dywizji jeszcze. Już nie jest zielono, to nie atakujcie. Zamkli czy nie zamkli? Ludzie, miejcie dla mnie litość. Atakować, a nie się chować. Węgrzy, nie dziękujcie mi naprawdę, bo ja zaraz was mam zamiar zjeść w najbliższej przyszłości. Patrzcie, ile dywizji. Uuu, jaki kociołek. 10-15 dywizji. Trzymać dystans. Ach nie, to nie atakujcie, w ogóle bez stresu. Wydobycie. No nie jest to niezbędne, ale się przyda. Wiecie co? Puśćmy to, bo trzeba będzie robić niedługo czołgi, to się przyda. Samoloty. Do stawiania. No jeszcze tutaj mamy atak, tak? Dobra, zaraz to podzielimy. Jak się moje dywizje rozejdą? Coś tam się produkuje? Tak, ale nie ma sprzętu. Wiecie co? Wyłączę to. Niech się na razie ta nasza broń zbiera. Świetnie. Więc możemy tak. Myślę, że możemy z tej armii. Dać tutaj, idźcie tam. Żeby wesprzeć plan. Natomiast wam, przyjaciele, ja ten plan usunę. Patrzcie, robię tak. I tak. I z shiftcikiem robimy plan marszałka. Z atakiem, o tutaj. I go. Rozejdźcie się do planu. Jak go sobie ustawicie, to będziemy ich puszować. Słuchajcie. Niech ci przejdą, niech tamci dojdą. Jak stoimy ze sprzętem? Wszystko na plusie, tylko nie ma artylerii.
Zszokowany jestem. Następne decyzje. Częściowy pobór. Pełny pobór na 5%. Zawsze spoko. Niech się rozejdą jeszcze, tak? Jak się rozejdą, będziemy atakować. Tak naprawdę ważniejsze jest to, żeby atakować tą Rumunię od północy. A wy z kim się chcecie w ogóle we frakcji? Aha, rozumiem. I te nasze frakcje wyglądają nieciekawie dla nas. Będziemy mieli tutaj frakcję niemiecką i od północy. Trzeba robić armię, nie ma wyjścia. Trzeba iść też w czołgi. Gotów, dowódco! Tu możemy puścić plan, tylko może jaki jest taki zwykły, bez szaleństw. I tu też. Słuchajcie, i na tym na razie kończę. Dziękuję wam pięknie, było mi bardzo miło. Zobaczymy, jak się to potoczy. Ja będę sobie pewno nagrywał, a z wami zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej.